Cześć, jestem Merwo i dawno się trochę nie widzieliśmy, o tym też za chwilę troszkę, ale dzisiaj wszedł do gry update, tak czy inaczej miałem nagrywać jeszcze inny film, ale skoro taka okazja się pojawiła, to czemu by nie skorzystać? Mamy nową skrzynkę, którą sobie za chwilę otworzymy i mam nadzieję, że chociaż cokolwiek ciekawego mi wypadnie. I jeszcze parę innych kilka tematów, o których będę wam chciał powiedzieć, ale już o tym za chwilkę. Także otworzymy sobie jedną tą skrzynkę spektrum, na którą wydałem 11 euro, także mam nadzieję, że chociaż cokolwiek ciekawego mi się uda wylosować z tej skrzyneczki. <laughs> tu mamy, skrzy... mamy skiny, które um, możemy z niej wylosować. USP oczywiście wygląda super. Tak samo Akash też, też bardzo ładny skin, ale myślę, że ten Deagle też niczego sobie. Bo tutaj on wygląda trochę średnio, ale w grze um, z tego co widziałem, w grze wygląda ciekawiej. Także otwieramy i może coś wyjdzie ciekawego, miejmy nadzieję. O, jest Deagle. No to może go wam przy okazji pokażę. W grze tak jak on wygląda, bo nie wygląda najgorzej. Także przechodzimy sobie do nowej mapki i tam ją sobie obejrzymy i jeszcze wam po pokażę parę innych, parę innych rzeczy też. Tak wygląda nowa mapa kanały, którą wprowadzono dzisiaj do gry. Nie jest to niestety nowa operacja, a tak po prostu Valve zaskoczyło nas nową mapą, z czego się bardzo cieszę, bo zawsze lubię odkrywanie nowych map. No a tak wygląda mój. Desert Eagle. Kosztuje w tej chwili 8 euro, także nie wiem czy go po prostu nie sprzedam. <gry> Przynajmniej będę mniej stratny. Chociaż może zostawię, jeszcze nie wiem, jeszcze pomyślę. Zanim przejdziemy do omawiania tej mapki, to mam dla was, do Was bardzo gorącą prośbę. Taką osobistą. Mój znajomy robi pracę licencjacką i robi ją fajny temat związany z grami i Wy jako gracze moglibyście bardzo pomóc, jeśli, jeśli wypełnili chociaż część z Was ankietę. Link do niej macie w opisie, zajmie Wam ona naprawdę niewiele czasu. Także jeśli macie chwilę, chcecie mi pomóc, mi i mojemu znajomemu, oczywiście. No to będę bardzo wdzięczny. Link macie w opisie. Bardzo was do tego zapraszam i byłoby super, jakbyście zdecydowali się tak pomóc. Przechodzimy do oglądania tej mapki. Jest ona naprawdę ogromna. Byłem w szoku, znaczy, w, czy ja wiem, ale w porównaniu do, 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 in, do tych głównych map, które mamy gdzieś tam czasie, jest ona naprawdę bardzo duża. Jest mnóstwo takich cienkich przejść. Tu jakiś korytarz, tu jakieś kolejne przejścia, tu. Mnóstwo takich korytarzy. Ja już sobie na niej trochę pograłem, także mniej więcej wiem, jak się na niej gra, jak to wszystko wygląda. Tu jest takie ciekawe przejście też, z którego mogą tylko antyterroryści przeskoczyć. Tutaj. Terroryści też no chyba że się podsadzą, ale mnóstwo takich przejść, grając 5 na 5. No to naprawdę pozycji, w których możecie się gdzieś tam pochować, zaczaić na przeciwnika, w jakichś dziwnych spotach, nie jest mnóstwo. Także, moja pierwsza taka reakcja, pierwsze gry, to niestety. Są lepsze mapy, wydaje mi się. Niestety ta, ta jakoś mi bardzo, bardzo nie podeszła. Tutaj widzicie kolejne różne schodki, kolejne przejścia. Bardzo to wszystko wielopoziomowe: góra, dół, mnóstwo różnych ciasnych przejść. Um, pierwsze moje wrażenie, było też takie pierwsze takie moje z rozgrywki, rzeczy, które wynikały, to to, że terrorystom jakoś bardzo łatwo jest zraszować różne przejścia. Zanim antyterroryści dobiegną się gdzieś, ustawią, to terroryści już zdążą zraszować ten punkt, już będą dużo bliżej, i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka takich rzeczy, które no niestety mocno psują, Szczególnie tutaj, przypomnijcie, że terroryści mogą tu szybko wskoczyć, wejść, dobiegają gdzieś tutaj. I antyterroryści dopiero się gdzieś tu wychylą, albo są dopiero gdzieś tu, a tu już jest bombsite. Tutaj możecie plantować bombę. I, i naprawdę w większości gier były to jakieś szybkie rasze na bombsite. -y. Szczególnie że po stronie antyterrorystów, jeśli chcą oni szybko się przemieścić do tego bombsite'u, to muszą przebiec przez ten mostek, albo tutaj obok niego. No, i terroryści pierwsi są mniej więcej w tym punkcie na tym mostku, um, lub tutaj. No, i mogą z, z abupy jednym strzałem łatwo ich ściągnąć. Także trochę taka sytuacja jak na DAS-2 przez podwójne drzwi. Jednak tutaj no jest dużo więcej miejsca na oddanie strzału. To nie jest tak szybki strzał na refleks jak na jak nadaście, um, niestety. Także to, jeśli chodzi o bumpsite i Widzicie, kurczę, mnóstwo takich korytarzy. Tutaj kolejne jakieś schodki, kolejne przejścia. Jak to oglądacie za pierwszym razem, jeśli na nie graliście, to, to bardzo łatwo się pogubić. Ja już trochę na tej mapie pograłem i, i powiem Wam, że mimo wszystko w miarę łatwo ogarnąć ile, gdzie, jakich tych przejść jest na tej mapie, ale um, no wydaje mi się, że do jakiegoś takiego normalnego grania 5 na 5 to średnio się ta mapa nadaje. Tu jest też taki dobry spot, widzicie, żeby pilnować tego, tego bumpsitu. Tu można w ogóle jeszcze sobie obiec to wszystko, tu gdzieś się chować. No. Bardzo dużo takich spotów. Nie, nie kojarzę w tej chwili tej innej mapy z jakiejś głównej puli, która by miała tak dużo aż takich przejść. Hmm, wydaje mi się, że wydaje mi się, że trochę za dużo. To mam chciałem pokazać jeden już błąd, który ludzie znaleźli. Dosyć śmieszny. Na pewno będzie to, będzie to usunięte dosyć szybko. Położy, ustawiłem sobie dwa boty, które mi pomogą. Oczywiście. Trzeba to zrobić. Ups, już spadam. Oczywiście trzeba to zrobić z dwoma innymi graczami. Tu sobie można wskoczyć, tu później wskoczyć na. Ups, tu później wskoczyć na drugą osobę. No czemu teraz nie mogę? Jak ustawiłem te boty na takich krańcach, bo było mi ciężej je ustawić, to. A teraz nie mogę na niego wskoczyć. Co jest grane? Przecież wskakiwałem bez problemu. Ok, i tu teraz trzeba wskoczyć mniej więcej w to miejsce, a później tu jest jeszcze taki niewidzialny. Blok, od który się można odbić, tu mniej więcej, i hop. O, i nie wskoczyłem. Czemu spadłem stąd? Dobra, ostatnia próba, żebym was nie zamęczał. Hop, hop, hop. I tutaj możemy sobie biegać po dachach. Także tak widzicie, wygląda wprowadzanie nowych map. No <ścoughs> jest to co najmniej dziwne. No ale to będzie naprawione na pewno w ciągu dnia, jednego, także możecie sobie korzystać póki się da, no, ale tak czy inaczej ten spot, wiecie, żeby tutaj się ustawić, gdzie w momencie, w którym terroryści tutaj biegają, no to nie będzie tak łatwo, będzie potrzeba wiele osób, żeby, żeby tam wejść. Też jest, jeszcze już widziałem też inne miejsca, gdzie można tutaj na, na w ogóle górę mapy wejść, no ale to już, już nie ma sensu, nie będę wam tam wszystkiego gdzieś tam szukał, pokazywał. Mm, także to mniej więcej na tyle w tym filmie. Jeszcze zostały wprowadzone e, nowe, nowe tam stroje dla terrorystów i tak dalej. Nowy wygląd tych postaci. Tu można sobie wrzucić broń na respie. Także myślę, że też to będzie e, zablokowane za jakiś czas, no bo jesteśmy po stronie CT. Tutaj e, dropnij mi broń. Dobra, jasne, pyk. No i już jej nie wyłowicie, <laughs> bo sobie tam leży świetny news ostatnio to to, że będzie oczywiście major w Krakowie, major jak to woli, w Krakowie w lipcu. Także to jest świetna wiadomość, bardzo mnie zaskoczyła i niesamowicie się z tego cieszę, że bałem się, że skoro już zostało to wycofane z Katowic, to jakoś tam do Polski nie wróci, ale jednak Valve się zdecydowało, żeby to te majory, majory wróciły do Polski. Pewnie prawdopodobnie przez to nie będzie w kolonii, ale coś za coś. I jeśli chodzi o moje nagrywanie, bo wiem, że też wielu z Was jest smutnych i złych na mnie, zły, zły, tak, na mnie, że za mało nagrywam. Jest to prawda. Ale jeśli jeszcze trochę poczekacie, to obiecuję Wam, że naprawdę będzie fajnie na kanale i naprawdę będzie dużo ciekawych rzeczy. Także mm, o to się nie musicie martwić, czy gdzieś tam zamykam kanał, czy że mi się to znudziło, czy że nie mam pomysłów, czy cokolwiek, bo pomysłów na filmy mam mnóstwo. Ale no tak to niestety wyszło niedawno, że, że nie mogłem zbyt dużo nagrywać. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Przypominam wam o wypełnieniu ankiety. Jeśli macie chwilę czasu, to byłoby naprawdę super, jeśli byście do niej zajrzeli i wypełnili. I to na tyle. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia w kolejnym filmie.